witamy Was w drugim odcinku Próby Miłości, czyli w programie, w którym testujemy związki. A naszymi dzisiejszymi gośćmi, których będziemy sprawdzać, jest Kania i Świeży! Dzień dobry, witam Was serdecznie. Czy uważacie, że dobrze się znacie? No, oczywiście, że tak. Zaraz to sprawdzimy. W próbie miłości Hania pójdzie na 3 randki, a jej zadaniem jest odgadnąć, która randka była z jej prawdziwą miłością. Ich przeciwnicy, czyli Michu i Dominik, mają za zadanie udawać Świeżego, by Hania pomyliła się i nie wybrała dobrej randki. Jeśli Hania odgadnie, którą randkę organizował Świeży, wygrywają romantyczne wakacje. Jeśli nie, Dominik i Michu zgarniają główną nagrodę. Dobrze, Haniu, więc jesteśmy w pierwszym miejscu. Przed tobą pierwsza randka. Za ścianą jest osoba, z którą tą randkę będziesz miała. O Jezu! Koteczki są! Jesteśmy w kocie kawiarni, więc już widzę, że ktoś tutaj mocno chce mnie przekupić. Ja jestem na maksa kociarą, więc kocia kawiarnia to był naprawdę dobry strzał. I już jest zamówione, to rozumiem, przez osobę, z którą jestem na randce. Zamówiłem sering dla Hani, ale okazało się, że to był... Huge mistake. Ktoś, kto mnie dobrze zna, wie, że nie przepadam za sernikami, ale jest parę wyjątków. Jednym z takich wyjątków jest sernik Oreo, tylko taki sernik przełknę i myślę, że Świeży raczej by o tym wiedział. Jeżeli masz parę pytań, możesz zacząć rozmowę. Ja tutaj będę moderatorem w tej rozmowie, abyś nie rozpoznała po prostu, z kim rozmawiasz. Mam pytanie, co on sobie wziął? Dobrze, Haniu, więc załóż teraz słuchawki, żebyś nie słyszała swojego partnera. Brownie i losowa herbata, którą wylosowałem. Losowa herbata. Tak, w sumie brzmi to troszeczkę, jakby to było Świeże. No zastanawiam się nad tą czerwoną randką. Skąd wybór takiej kawiarni? Moja odpowiedź jest to, że lubisz, Haniu, bardzo koty. Ja osobiście wolę psy, ale chciałem spróbować taką przyjemność i niespodziankę z samego rana. Aha, woli psy moja randka. Okej, Świeże kocha wszystkie zwierzęta, ale ja doskonale wiem, że woli koty, więc tutaj miałam kolejne pytanie. Dlaczego woli psy od kotów? Nie miałem bladego pojęcia, co jej odpowiedzieć. Dlaczego psy, a nie koty? Potraktowałam to w formie stanowy, że po prostu wolę bawić się z psami, sprawia mi to na przykład większą przyjemność. Myślę, że to jest fajne nawiązanie do gęgarka. Ktoś tu próbuje mnie przekonać tym gęgarkiem, ale ja już wiedziałam, że czerwona randka to nie jest Świeże. No dobra, myślę, że wszystkiego się dowiedziałam. No dobrze, to w takim razie pierwsza randka została zakończona. Sam czułem, że nie poszło mi najlepiej, ale cała nadzieja w Michu i oby to wygrał, żebyśmy polecieli na wakacje. Ej, gdzie my jesteśmy? Ja znam to. Dobra, jesteśmy u mnie w mieszkaniu. Na miejsce naszego spotkania wybrałem mieszkanie Hani i Świeżego, bo wiem, że czują się to na pewno bardzo komfortowo. Do jedzenia wybrałem sushi. Dobra, Hania, jesteśmy na pomarańczowej randce. Ja już sobie zaczynam małe rozkminy, bo ja kocham sushi. A zobaczmy, co tu jeszcze mamy z dodatku, bo do sushi uwielbiam sos teriyaki. Nie dam rady jeść sushi bez tego sosu. Fajnie się postarałeś. Ja mam bardzo duże wymagania co do sushi i tutaj widać, że ktoś bardzo dobrze mnie znał. To był strzał w dziesiątkę. Jestem też bardzo ciekawa, skąd w ogóle taki wybór miejsca? No bo, że tutaj się czujemy komfortowo, comfort place. Okej, okay. Widzę, że pomarańczowa randka bardzo dobrze mnie zna. Jak się czujesz, pomarańczowa randko? Czuję się mega dobrze, bo jestem tutaj z moją ukochaną osóbką. Cieszę się, pomarańczowa randko, że czujesz się dobrze, ale mam parę wątpliwości. Masz może jakieś swoje ulubione sushi? No wydaje mi się, że krewetki i powiedzmy, że te warzywa w tempurze. Krewetka w tempurze. To ciekawe. Krewetka w tempurze? Przecież u nas w domu krewetki są zakazane. Kocham sushi i to jest szeroko znany fakt. Ale tutaj skąd pomarańczowa randka wiedziała, że tak kocham sos teriyaki? Takie rzeczy, owszem, wie tylko Świeży. Przez to już nie byłam pewna, kto siedzi za pomarańczową ścianą, więc nie mogłam się doczekać, co przygotowała dla mnie żółta randka. No dobrze, no to w takim razie, skoro już masz odpowiedzi na swoje pytania, lecimy na trzecią randkę, na żółtą tym razem. Zabrałem Hanię do naszego ulubionego miejsca na sushi, szczególnie, że ostatnio powiedziała mi, że bardzo chciałaby tam pójść. Zamówiłem jej pieczoną rybę i herbatkę jaśminową, którą razem uwielbiamy, i creme brulee o smaku maczy. Jesteśmy na trzeciej randce, jest to randka żółta. Widzę, że jesteśmy na sushi. To jest moje ulubione, czyli z pieczoną rybką. Przede mną pierwsze, co zobaczyłam, jest deser. Jest to, słuchajcie, creme brulee. Jeden z moich ulubionych deserów, ale dodatkowo o smaku maczy. Jak na razie na tej randce wszystko pasowało. Byłam ciekawa, co będzie dalej. Jestem najbardziej ciekawa, co się kryje w imbryku. Bo na pewno będzie to jakaś biała herbatka idealna do sushi. Ale czy moja ulubiona? Herbatka jaśminowa. To jest ważny szczegół, słuchajcie. Okej, żółta randko. Widzę, że bardzo dobrze mnie znasz. Chyba zadam ci podobne pytanie jak na poprzedniej randce, czyli jak się dzisiaj czujesz?
Jestem bardzo głodny, ale też jestem bardzo podekscytowany później rozwojem sytuacji. Niby prosta odpowiedź, ale zdradzała bardzo dużo. A na koniec przygotowałem jej ulubione kwiaty, czyli goździki, żeby na pewno wiedziała, że to ja. Proszę przekazać podziękowania dla mojej randeczki i przekazać jej ulubione kwiatuszki. Chciałabym bardzo pięknie podziękować żółtej randce za mile spędzony czas, ale to, co myślę, dowiecie się zaraz w studiu. Smakuje jak smak wygranej. Cześć Kania, witam cię w studio. Jak się czujesz? Czuję się bardzo przede wszystkim zadbana. Widzę, że tej wszystkie trzy randki bardzo się dobrze przygotowały do randek ze mną. Dobrze, mam do ciebie kilka pytań. Na której randce jedzenie najbardziej ci smakowało? Myślę, że w tej kwestii na pewno nie wybiorę randki czerwonej, ponieważ wiecie, było to ciasto na dodatek, nie było moim ulubionym ciastem, a między pomarańczową a żółtą randką było tak naprawdę mało różnicy, bo obie te randki to było sushi. Może odrobinę bardziej pasowało mi sushi z randki żółtej. Jeżeli ty miałabyś zabrać siebie na jakąś randkę, właśnie na jedzenie, to gdzie byś sama siebie zabrała? Na pewno zabrałabym się na jedzenie azjatyckie, więc tutaj kolejny plus tej dla randki żółtej i pomarańczowej, bo jednak ja i azjatycka kuchnia bardzo się lubimy. Wszystkie trzy randki były w różnych miejscach. W którym się czułaś najbardziej komfortowo? Była to randka pomarańczowa, bo jednak była w moim mieszkaniu, no w mojej przestrzeni w czterech kątach. No dobrze, no to w takim razie przechodzimy do kolejnej części. Chciałam ci pokazać, co czeka świeżego, jeżeli nie uda ci się zgadnąć, na której randce on był. To tu będą jakieś kary? Nie byłam na to gotowa, teraz się zestresowałam. Oto kara. Co tam jest? Świeżego czeka okropnie śmierdzące błoto. Nie! Ej, ja się nie umawiałem na coś takiego. Co to jest? Teraz zacząłem się stresować. Proszę o wniesienie parawanu, a ty, Hania, masz czas, aby się zastanowić. A więc mamy osłonkę, która ochroni nasz piękny napis przed zalaniem. No i co? Zostało nam ostatnie pytanie. Która randka była randką ze świeżym? Przeanalizujmy sobie powoli wszystko. Zacznijmy może od czerwonej randki. Słuchajcie, kocia kawiarnia. Przecież kocham koty, to jest jasne. Ale wiecie, szczegóły. No, ja nie jem sernika i świeżo o tym doskonale wie. Myślę, że jednak jest wystarczająco dużo powodów, by tą czerwoną randkę totalnie wykluczyć. No i tutaj zostały dwie opcje. Żółta i pomarańczowa. Na obu było sushi. Obu był też sos teriyaki, na który ja bardzo zwracam uwagę. Ania, wybierz dobrze, nie pomyl się, proszę cię. Ja nie wiem, może to źle odczytałam, ale tutaj była mowa o krewetkach w tempurze. Przecież wiem, że świeży nienawidzi krewetek. Wiecie, co jest najlepsze? Że po jednym pytaniu można już wszystkiego się dowiedzieć. Jak się czujesz? Świeży nie jest zawsze we mnie zakochany. Świeży jest zawsze głodny. Dlatego wybieram randkę żółtą. Brawo! Dobrze, moi drodzy, macie jeden punkt i to przybliża was do zdobycia nagrody, jaką jest wyjazd niespodziankowy. Okej, widzę, że jesteśmy w miejscu, które znam i lubię i do tego miejsca zabrała mnie czerwona randka. Czy masz mi coś do powiedzenia? Świeży sprzedał mi jedną ważną informację, że ostatnio obiecał Hani masaż, więc ja chciałbym powiedzieć Hani, że właśnie teraz ten obiecany masaż dostanie. Okej. Przebierz się i zaczynamy naszą atrakcję. Więc tak, moja droga, teraz czeka cię 20 minut masażu, a potem twoja czerwona randka przygotowała małą niespodziankę. 20 minut relaksu. I love it. Potrzebowałam tego zdecydowanie. To było cudownie relaksujące 20 minut i przyznam, że takie randki to ja lubię. No dobrze, Haniu, jesteś już po masażu, a teraz czeka cię mała niespodzianka i tą niespodzianką jest, że czerwona randka będzie cię masować. No way! Tak. Okej, okay, to może dużo wyjaśnić albo dużo namieszać. To było w ogóle coś, co mnie zaskoczyło i stwierdziłam, że skupię się bardzo na tym, że może poznam dłonie czy coś. Nic mi to nie dało ogólnie, ale był jeden szczegół, który dużo mi powiedział. Na tej randce wszystko się zgadzało, no i dodatkowo jeszcze ten jeden szczegół. Zostawię go dla siebie, ale
To była randka bardzo w stylu świeżego. Dobra, ogólnie zrobiłem dobry research tym razem i wiedziałem, że bardzo lubi to miejsce, czyli tajski masaż. Specjalnie podrapałem Hanie po plecach, bo bardzo to lubi. Okej, jesteśmy po czerwonej randce, pierwszej z tej już serii atrakcji i przyznam, że podobało mi się bardzo. Kolejna randka była w kolorze pomarańczowym ze mną i przygotowałem jej piknik z jej ulubionymi przekąskami i bagietką czosnkową z kamembertem i awokado. Ulala, dobra. Widzę, że jest mój ulubiony napój, czyli po prostu woda, ale też taki witaminowy czerwony. Ja lubię ten napój, bardzo go lubię. Nie ma tu, szczerze mówiąc, nic, co by mnie tak zaskoczyło. W sensie, o tak, to jest mój ulubiony owoc. Jakby lubię nektarynki, lubię banany, lubię winogrona, ale to jest takie basic. Dobra, kochana, zakładaj słuchawki, ponieważ twoja pomarańczowa randka chce ci przekazać jakieś informacje. Hania powiedziała, że nie ma nic tutaj za bardzo specjalnego, bo te specjalności zostawiłem na później. Przekaż jej jeszcze arbuza, bo ja lubię bardzo arbuza, więc może się skapnąć. Też może się skapnąć to, że jest ugryzione chamsko, więc Dominik i Michał raczej by tak nie zrobili. I możesz jej dać jeszcze te ciperki. O kurcze, dobra, to są, słuchajcie, prażynki, które ja uwielbiam. Ktoś tu bardzo dobrze uważał. Ja te prażynki przyniosłam kiedyś do domu Gen Z i wszyscy razem je jedliśmy. Szczerze mówiąc, nie przekonuje mnie ta przekąska. To niosę następną. Okej, arbuzik. Ja bardzo lubię arbuzy. Jak na razie ta randka mnie nie przekonywała. Jeżeli ktoś zna mnie chociaż trochę, to te wszystkie szczegóły w sumie są dla niego znane. Ale to nie koniec, bo mam jeszcze jedną rzecz od twojej pomarańczowej randki. O kurde, no to mnie zgięło ogólnie. Słuchajcie, jest to kanapka z bagietki czosnkowej. To jest coś, co my ze świeżym jedliśmy na jednej z pierwszych ze swoich randek. Słuchajcie, mamy problem. W tym momencie już niczego nie byłam pewna, czy za pomarańczową ścianą rzeczywiście siedzi świeży, czy może ktoś, kto poznał nasze małe sekrety? Chciałbym jeszcze, żebyś przekazała jej dwie podpowiedzi. Pierwsza to jest krem do opalania i puszczę piosenkę. Nie w inny sposób, jak z telefonu. Ponieważ było słońce, to jest krem z filtrem. Ja używam kremu z filtrem, jakbym była normalnie uzależniona, ale jest to informacja ogólnodostępna i ktoś tu czuje, że bardzo chce, żebym uwierzyła, że jest świeżym. I obawiam się, że za tą ścianą może być świeży, a że ja nie dopuszczam do siebie po prostu tej myśli. No i następną częścią jest piosenka. No dobra, jest to ulubiona, słuchajcie, piosenka Bartka. Mam pewne swoje przemyślenia. Ale myślę, że też zachowam je na później. Dobra, kolejna piosenka Bartkowa, okej. Okay. Serio, daj mi tyle szczegółów. Bagietka cząstkowa, moja ulubiona muzyka z telefonu. I nadal nie wiedziała, że to ja. Twoim zadaniem jest złapanie się za rękę z randką, ale przez 2 sekundy. Raz. Dwa. Już? 3. Słuchajcie, w tym zadaniu skupiłam się na tym, żeby wyczuć 3 rzeczy. Świeżo obcięte paznokcie, odciski na dłoniach i sygnety. Nie było żadnej z tych rzeczy poza obciętymi paznokciami. Przyszedł czas na 3. randkę. Przygotowałem dla Hani piknik, na który wziąłem Nutellę z masłem, bo tak po prostu uwielbia, truskawki, na które miała ostatnio ochotę, a na sam koniec farbki i płótna, na których będziemy malować. Jest to znowu piknik, słuchajcie, czyli podobnie jak w pomarańczowej randce. Jesteśmy w mega ładnym miejscu. W ogóle tutaj widzę, że żółta randka zrobiła naprawdę dobrą robotę, jeżeli chodzi o miejscówę. Winogronka bez pestek, tak jak lubi najbardziej Hania. Jasne. Truskaweczki, bo ostatnio miała na nie ochotę. Miałem ochotę na je w czekoladzie, ale czekolada jest osobno i to jest Nutella z bułeczką z masłem oczywiście. Randka przygotowała dla ciebie przekąski. Mamy tutaj bezpestkowe winogrona, ponieważ takie lubisz najbardziej. Truskawki, ponieważ ostatnio miałaś na nie ochotę. Nie musisz nic więcej mówić. Tu jest i Nutella, i masło. Słuchajcie, moje ulubione połączenie. Ktoś tutaj nieźle wybadał, że lubię kanapkę z Nutellą, ale koniecznie z masłem. Ale szczerze, mówiłam nawet o tym na ostatnim Q&A. To nasze ulubione chrupki z Hanią. Możesz przekazać jako kolejną przekąskę. Ej, 2 ostatnie randki dogadały się chyba co do słonej przekąski, bo znowu tutaj mamy, słuchajcie, te prażynki z soczewicy. Jak na razie naprawdę dobrze mi szło. Trafiłem dosłownie ze wszystkim, a do tego miałem jeszcze przygotowaną niespodziankę, którą Hania bardzo lubi. Masz może jakiś konkretny pomysł, co ma namalować? Zachód słońca i widok, który widzi z tyłu. I zadanie jest proste. Narysuj widok za sobą, czyli zachód słońca. Bardzo chętnie, słuchajcie, w ogóle ja z Bartkiem miałam na swoje urodziny taką moją wymarzoną randkę, czyli właśnie malowanie sobie na zewnątrz. Super to były momenty dla mnie, dobrze to bardzo wspominam właśnie z
starego domu Jambi. Nasz plan z Michem wypalił idealnie. Hania myślała, że dwie randki z piknikiem to właśnie my, a Misiek zrobił coś całkowicie innego. Dzięki temu według mnie Hania wybierze właśnie jego. Dobra Hania, więc przechodzimy w tym momencie do ostatniego etapu tej randki, czyli złapiecie się za ręce. No dobra, znowu mam tutaj tą przerażającą dziurę i będę mogła dotknąć żółtej randki. Raz, dwa, trzy. Znowu nie ma sygnetów. No i nie wiem znowu, czy to jest bait, czy nie, ale specjalnie złapałam jeszcze tutaj, bo ja wiem, że Bartek nie ma mocno owłosionych rąk. Te rączki były troszkę bardziej owłosione. Na tej randce wszystko szło naprawdę bardzo dobrze, ale te włosy na rękach, przecież ja wiem, że świeżo takich nie ma. Jesteśmy po ostatniej randce dzisiejszego dnia. Jakie są twoje odczucia? Słuchajcie, moje odczucia są bardzo mieszane, ponieważ czułam się bardzo dobrze w towarzystwie żółtej randki, ale szczerze mówiąc, czułam się jak ze swoją przyjaciółką. Były romantyczne okoliczności w ogóle, ale one mogłyby być równie dobrze takie same z przyjaciółką. A na przykład na taki masaż nie pójdę z przyjaciółką. No, wiadomo, mogłabym, ale jednak czuję taki inny vibe. Inną energię. Tak, druga randka też była piknikiem. Była troszkę bardziej romantyczna, szczerze mówiąc. Pierwszy raz mam tak, że nie jestem stuprocentowo pewna. Jesteśmy już po trzech randkach, kolejnych trzech. Jestem trochę zdezorientowana, bo było parę sytuacji i parę takich szczegółów, które jednak sprawiają, że nie jestem pewna swojej odpowiedzi. Okej, no to mam do ciebie parę pytań. Na której randce najbardziej podobała ci się robiona aktywność? Na początku pomyślałam o masażu, czyli czerwonej randce, bo jednak potrzebowałam trochę relaksu, ale jednak jak sobie myślę o malowaniu obrazu, który był na żółtej randce, no to mega mi się to podobało. Ja lubię jednak takie aktywności, dzięki którym mój mózg odpoczywa, zwłaszcza, że w pięknym terenie to wszystko się działo. Randkę pomarańczową w ogóle tak średnio zapamiętałam, bo wydaje mi się, że ktoś gdzieś podpatrzył albo podpytał o to jedzenie, bo wydaje mi się, że Bartek nie zrobiłby tego tak szczegółowo. Naprawdę mam duży mętlik w głowie, ale jeżeli miałabym wybierać, na której randce bawiłam się najlepiej, to w sumie wybrałabym randkę żółtą albo tą czerwoną. Okej, rozumiem. Jeżeli miałabyś wykluczyć jedną z tych randek, to którą byś wykluczyła? Tutaj, jakby pomarańczowa randka, widać, że ten ktoś bardzo chciał mnie przekonać, że jest świeży. Wydaje mi się, że to zupełnie nie było w jego stylu. Jakby z tej randki ona mi śmierdzi. Tutaj raczej bym pomarańczową randkę odrzuciła. Czyli na 100% wykluczamy pomarańczową randkę. Yes. Zastanów się dobrze nad odpowiedzią, zaraz ją poznamy. Ale najpierw musisz zobaczyć, co czeka świeżego, jeżeli nie uda ci się zgadnąć, na której randce on był. Poproszę o odsłonięcie kotar! Nie! O nie! Klód zielony! Chciałem zauważyć, że kapie na mnie. Już. I patrz, jak to się ciągnie. Dobra, mam szansę cię jeszcze uratować, świeży. Było takie ważne zdanie, które powiedziała mi czerwona randka, że to jest coś, co mi obiecał. Kurczę, no wiecie, w większości w związku obiecuje się, że coś tam się pomasuje, no jakby dobra. Ale wiecie, co zrobiła czerwona randka? Ona mnie podrapała, a ja bardzo kocham drapanie. O, nie! Nie! Co? Nie! Tak, nie! Nie gadaj, że zrobiłeś tą pomarańczową randkę. I'm so sorry! Hania, ja też przepraszam, bo trochę ci utrudniłem i sprzedałem chłopakom kilka ciekawostek, żeby ci utrudnić i mam za swoje. Sobie utrudniłeś! I mam za swoje. Co za łeb! Łeb to on ma teraz cały w tym kurde slajmie. No to ładnie się urządziłeś z wakacjami, kochanie. Dosłownie to było sprzed dwóch dni, że wiesz, że mi to powiedziałeś, że obiecałeś mi to, że to jest jakby zrobione to, co mi obiecałeś. Bo tak mu powiedziałem, że powiedział. Dlaczego to zrobiłeś? Bo było za łatwo w pierwszej rundzie i chciałem poddymić. A co z bułeczkami cząstkowymi? Nikt o tym nie wie. Nie, właśnie wiedzą, bo mamy to na wyróżnionej nie relacji. Mamy, nie widać borówki w tym. Ja pierdykam, ja o tym opowiadałam, jak już byłam po twoje 5 minut i już mnie ludzie obserwowali i pomyślałam sobie, że ktoś to po prostu wyhaczył. Nie było ja nigdzie tego na story. Ja pierdykam, Bartek! No kurde, zaduszę cię! Jak mogłeś im sprzedać takie nasze inside'owe rzeczy? Ale puściłeś swoje ulubione piosenki, przecież to było takie... No przecież nigdy byś tego nie zrobił! Kochani, muszę przerwać tą kłótnię małżeńską w tym momencie, ponieważ czas nas goni, a musimy jeszcze zrobić rundę trzecią. No Także świeży. Hania, skupcie się, bo to jest wasza ostatnia szansa na wygraną. Witamy w ostatniej próbie miłości. Do wygrania są wakacje życia. Hania, świeży, zapraszam was. Kurde,
co to jest? Zapraszam. Świeży, musisz wejść do środka. Jeżeli Świeży i Hania odpowiedzą zgodnie na przynajmniej 5 z 8 pytań, to wygrywają wakacje. A za każdą błędną odpowiedź wypuszczamy szczura. A przecież on nie jest na głowę, wejdzie od razu przecież. Oczywiście, że tak. Zadaniem Hani jest to, żeby cię ochronić przed tym. Jedziemy na wakacje, Hania. Ja chcę wakacje. Jedziemy na wakacje, już to jest postanowione. Wygrywamy wakacje, a ten szczurek ma w ogóle strasznie żółte i ostre zęby. Okej, ale zanim to, chciałabym zaprosić twoich świeży dwóch przeciwników. Michał, Dominik. Witamy serdecznie. Jeżeli odpowiesz na 5 pytań lub więcej, wygrywasz. Uwaga, Haniu, wolisz horrory czy komedie romantyczne? Hania, masz zapisaną odpowiedź. Tak. Bartek, proszę udziel. Moja odpowiedź to horror. What the fuck? Ile komedii romantycznych oglądaliśmy razem? Bartek, nie lubię oglądać horrorów. Przecież oglądamy często horrory tak, razem. Tak, no, ale się boję. No ale lubisz, ja pierdzielę. Co to jest? Serek. Idzie. Poszedł. Dobra, świeży. Wychodzi. Spokojnie, on zaraz ci sobie tutaj wejdzie i się zaprzyjaźnicie z Józkiem. Niech to będzie Józek. Dobra, on sobie łazi, spokojnie. Dobra, Bartek, lecimy, bo zaraz ci wejdzie pod koszulkę. Kolejne pytanie. Żeby cię nie ugryzł. Zaznacza teren po prostu. Obsikał mnie. O, Bobek jakiś poleciał też. Następne pytanie. Uwaga, Haniu. Wolisz mówić czy słuchać? Przypominam, że walczycie o wyjazd, a jeden błąd już macie za sobą. Byłaś! Kurczę, przypominam, że walczycie o mega grubą nagrodę, a już jeden błąd macie za sobą, więc lepiej przemyślcie odpowiedź na to pytanie. To jest bardzo trudne pytanie. Hania ma zapisane. Uwaga, Bartek. Poczekaj, i to jest ważne w twoim zawodzie jakby. Ale w relacji. Naszej relacji. Tak, to jest związek. To jest próba miłości generalnie, kochany. 3, 4. Mówić. Jest, dobrze, tak. Dobrze, następne pytanie. Wolisz różowy czy fioletowy? Dobra, to jest easy, to jest, mamy to. Dobra. Fioletowy. Of course. Let's go, lecimy. Następne pytanie. Wolisz wannę czy prysznic? Ja pierdzielę, to też jest trudne, nie pamiętam. Dobra, niech będzie prysznic. Jak mogłeś się zastanawiać? Przecież to była główna rzecz, na którą patrzyłam, jak szukaliśmy mieszkania. Punktacja jest taka. Dla was jest 3, dla chłopaków 1. Wystarczy, że odpowiecie jeszcze na 2 pytania i wygrywacie wakacje. Wolałabyś zrezygnować z ramenu czy z sushi? Zrezygnowałaby z ramenu. Dobrze. Tak jest! 4. punkt! Jeden. Brawo! Jeszcze jeden punkt, Bartek! Jesteście 1 punkt od wygranej. Tak naprawdę pytanie decydujące w tym momencie. Jeżeli odpowiesz dobrze, wakacje są dla ciebie. Wolisz strzelca czy bliźnięta? Wydaje mi się, że easy, chociaż nie jestem pewien. Dobra, moja odpowiedź jest taka, że nie mam pojęcia, co to jest strzelec. Znaczy, czym to się cechuje, a podczas daily bardzo często śmialiśmy się z tego, że bliźniaki są dwulicowe. Ja, na przykład Bartek Kubicki jest dwulicowy. Się śmialiśmy z tego, więc wydaje mi się, że woli strzelca. Dobrze! To moja babcia jest strzelca! Dobrze, moi mili, przechodzimy już do finału całej tej rozgrywki Próba Miłości. Na kole fortuny wylosujecie miejsce, w które lecicie na wakacje. Dobra, czas zakręcić kołem. Uwaga. Albania! Ej, w ogóle co jest w Albanii? Ja nie wiem, co jest w Albanii. Ale ważne, że jedziemy na wakacje. No to co, moi drodzy? Udało wam się przetrwać próbę miłości. Let's go!